Peggy chce mieć nowe ubrania. Niestety może pozwolić sobie tylko na zrobienie sukienki z papieru. Upsi. Projekt nie jest taki zły. Dodaj kilka pasków. Teraz zróbmy buty. Pasują do stroju. Szal dopełni jej wygląd. Jej ubrania pokryte są brudem i plamami, a nie modnymi nadrukami. Peggy jest szczęśliwa, że jest mamą Shelly. Dziecko jest spakowane w gazetę. Ale jest szczęśliwe w ramionach mamy. To szczęśliwy dzień Peggy. Znalazła cały kawałek chleba. O, patrz na to! Pojemniki na śmieci upadły same? To wszystko przez koty. Widzę was! Biedactwa są głodne. Cóż, chleba jest wystarczająco dużo dla wszystkich. Koty cieszą się jedzeniem. Kochani, jestem w domu. O, nie jestem sama. Zjedz trochę chleba, skarbku. Miła dziewczyna podzieliła się ze zwierzętami. A teraz bawią się razem. Wszyscy są nakarmieni i szczęśliwi. To pudełko się przyda. Wytnij część pojemnika. Wszystko jest srebrne. Posyp błyszczącym brokatem. Przymocuj uchwyt na napój. Maszyna do mieszania mleka pomaga młodym mamom. Miranda jest mamą Sue. Ta rodzina ma wystarczająco dużo pieniędzy na wszystko. Dziecko jest rozpieszczone. Nie pije zwykłego mleka. Halo, potrzebujemy maszyny do mieszania mleka. A oto zamówienie. To było szybkie. Świetna obsługa. Zobacz, co mam. Jest piękne. Gdy tylko włożysz kubek do maszyny, to miesza kolorowe mleko. Gotowe. Spodoba ci się. Jej dziecko naprawdę to lubi. Co to za czary? Skąd wzięły się te kwiaty? Stacy opalała się na leżaku. Mam nadzieję, że masz dobry powód, by zakłócać mój czas wolny. Lepiej, żeby to była wspaniała transformacja. Nie mylisz się. Różowa szminka i złoty cień do powiek to luksusowe kosmetyki. Ach, jestem idealna. Weź tkaninę na sukienkę. Wkrótce spódnica jest gotowa. Dokończ sukienkę, dodając koronkowy gorset. Pasuje jak ulał. Weź futrzaną pelerynę. Będzie wyglądała idealnie. Stacy trzyma swoją chihuahuę, która zawsze nosi obroże z diamentami. Superbogata mamusia pływa w luksusie. Nic dziwnego, że nawet w łazience wszystko jest pokryte gotówką i sztabkami złota. Moja księżniczka ubrudziła się po spacerze, podobnie jak nasz piesek. Ach, muszę ich umyć. Usiądź spokojnie, a ja umyję naszego psa. Ach, zagapiłam się. Robi, pomóż mi. Wystarczy chwila, a on spieszy z pomocą. Jak mogę ci pomóc? Rozumiem, muszę sprawić, by wszystko było czyste i ciche. Robot natychmiast uspokoił dziecko i umył je. Dobrze, że jestem bardzo bogata i mogę pozwolić sobie na takiego przydatnego pomocnika. Wow, tyle tu kolorowych paciorków. Naciągnij je na sznurek. Zawiąż boki. Dodaj szpikulce. Masażer sprawi, że twoje zmęczone mięśnie poczują się lepiej. Mama kołysze dziecko w ramionach. Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma. Słodkich snów. Ach, moje plecy. Nie mogę się doczekać, kiedy będziesz mogła zasnąć samodzielnie. O, koraliki i patyczki. Mogę coś z tego zrobić. I gotowe. Peggy zrobiła świetny masażer. Wow, to jest niezłe. Czuję się znacznie lepiej. Teraz jestem pełna energii i gotowa wrócić do rodzicielstwa. Rozłóż taką lampę. Pomaluj element na srebrno. Posyp brokatem. W środku znajduje się puszysty materac. A wiszące koraliki będą zabawką dla dziecka. Bogaci ludzie też płaczą, zwłaszcza dzieci.
Maleństwo płakało przez 5 minut. Kochanie, uspokój się. Może jesteś chora? Nie, wszystko dobrze. Chcesz bawić się ze swoim przyjacielem Olafem? Też nie. Ach, nie mogę znieść tego całego hałasu. Jak sprawić, żeby przestała? Lalilu ma rozwiązanie. Wow, dzięki. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Połóż się, kochanie. Naciśnij przycisk, a to cię ukołyszę. W końcu mogę wypić filiżankę kawy. Weź koła ze starego samochodu. Zamocuj złotą skrzynkę. Trochę magii, a na patyczkach pojawił się wózek. Dodaj kolorowy baldachim i półkę na małe rzeczy. Wspaniale! Materac musi być złoty. Karuzela w kształcie księżyca z wisiorkami odwróci uwagę dziecka. Połącz duży kryształ górski z łącznikiem i koralikiem. Pilot do sterowania wózkiem jest gotowy. Stacy i jej córka wybierają się na piknik. Co mamy zrobić? Budowanie domów z pieniędzmi brzmi nieźle. Im więcej banknotów, tym lepiej. Robi, potrzebuje wygodnego miejsca do odpoczynku. Asystent przyniósł wyjątkowy wózek z pilotem. Dziecko śpi, a mama odpoczywa na kanapie. Mogę kołysać dziecko w wózku i jednocześnie rozmawiać z przyjaciółką. Hej, jak się masz? Ale tu dużo rzeczy. Będziemy potrzebować kontenera. Pomaluj go na brązowo. Weź trochę kory. Przykryj. Stara gąbka będzie materacem. Dodaj trochę gazety. Dziecku to się spodoba. Peggy przyszła do nowego supermarketu. O, jest tu tyle rzeczy. Ciężko wybrać. A i tak nie mam pieniędzy. Słyszę płacz dziecka, ale skąd to chodzi? A, myślałam, że masz tam jedzenie. Dlaczego używasz takiego pojemnika? Weź to, jest znacznie wygodniejsze. Nasi klienci też tak myślą. Dziecko nie może odmówić mleka. To jest twoje. O, ona to lubi. Jesteś bardzo miła. Mamy tu wiele ozdób, ale będziemy potrzebować tego kwiatka. A po środku znajduje się nowa tarcza zegara. Załóż zegarek na pasek. Inteligentny zegarek w połączeniu z inteligentnym wisiorkiem przyda się aktywnym mamom. Super bogata przyjaciółka Mirandy przyszła ją zobaczyć. Cześć, Stacy. Od dawna chciałam cię odwiedzić. Oczywiście nie przyszłam z pustymi rękoma. Czy słyszałaś o nowym inteligentnym zegarku z wisiorkiem? Baw się dobrze. Wow, marzyłam o takim. Podoba mi się. Świętujmy to, podczas gdy mamy rozmawiały. Ich dzieci postanowiły się ukryć. O, dokąd one poszły? Tak się martwię. Chwila, masz inteligentny zegarek. Znajdziemy je bez problemu. Wystarczył jeden telefon, aby odnaleźć dzieci. Maluchy znów są ze swoimi mamami. Wszystko dzięki prezentowi Stacy. Zróbmy stół do nauki. Stara paleta plus ramka. Połóż to na nogach. Dołącz najważniejsze tabele i wykresy. To kurs dla przyszłych miliarderów. Pomaluj nogi na zielono i udekoruj brokatem. Przyjaciele biorą udział w kursach biznesowych. Chcesz zarabiać jeszcze więcej i pomnażać swój kapitał? To łatwe. Brzmi interesująco. Robot pokazuje uczniom kilka wykresów i tabel. Dobra robota robi. Zapamiętałyście wszystko? Oczywiście. Stacy nauczyła się najszybciej. I czuję się gotowa zastosować tę wiedzę w prawdziwym życiu. Skrzyżuj drewniane patyczki. Pomaluj drewno na różowo. Podnieś kilka kwiatów. Teraz huśtawki pachną jak ogród. Weź siedzenie i oparcie krzesła. Boki ochronią dziecko przed upadkiem.
każde siedzenie wisi na grubych linach. Huśtajmy się. Kochanie, spójrz na te piękne huśtawki. Wybierze się na przejażdżkę, a mama zrobi sobie przerwę. A, robot zobaczył, że dziecko potrzebuje pomocy. Zawiesiło łańcuch z diamentami, a teraz kołysze dziecko. Ono już nie płacze. Potem pojawiła się Miranda. Moje dziecko też chce się huśtać, ale nie mam na to czasu. Za to mam pieniądze. Niania poradzi sobie z tym zadaniem i otrzyma miłą nagrodę. A oto Peggy. Mamusia sama kołysze córkę. Trochę się przy tym męczy. Ale malutka czuje się zadbana i kochana. Wszystkie trzy mamy zostały przyjaciółkami. Kiedy chodzi o dzieci, bogactwo nie ma znaczenia. Macierzyństwo jest dość uniwersalne.